Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli odcinek was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam. W poniedziałek 14 listopada 2016 roku policjanci otrzymali niepokojącą informację o zaginięciu 36-letniej Agnieszki, mieszkanki Konstancina Jeziorny. Kobieta nie kontaktowała się z bliskimi od kilku dni, a jej telefon pozostawał nieaktywny. Bliscy obawiali się, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa z uwagi na wykonywany zawód. Agnieszka świadczyła usługi seksualne i być może mógł ją skrzywdzić klient. Takie przypuszczenia pojawiły się w głowach jej bliskich w pierwszej kolejności. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piastecznie brali pod uwagę różne wersje zdarzenia. Również te, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa. Agnieszka mieszkała na nowym osiedlu, na którym dbano o bezpieczeństwo mieszkańców. Zatrudniony był ochroniarz, a w budynkach i na zewnątrz zainstalowane były kamery. Dlatego właśnie policjanci zdecydowali się na przejrzenie nagrań z monitoringu. Na jednym z nagrań z dnia zaginięcia kobiety zauważono mężczyznę, który w nocy, krótko po tym jak bliscy mieli ostatni kontakt z Agnieszką, wychodził z budynku, w którym mieszkała, i miał ze sobą dużą walizkę. Mężczyzna nie był mieszkańcem tego budynku i nie znali go również sąsiedzi. Do rozwiązania sprawy włączyli się funkcjonariusze ze Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Stworzono portret pamięciowy mężczyzny, dzięki któremu w czwartek, 17 listopada 2016 roku, śledczy znali już jego tożsamość. Jak się okazało, był to 26-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego Jakub K. Jakub urodził się w Paryżu, jednak dorastał w Polsce. Ukończył szkołę średnią, a następnie rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Otworzył sklep zoologiczny w Jankach, interesował się głównie akwarystyką. Po godzinach pracy często przyjmował zlecenia na czyszczenie akwariów w domach swoich klientów. Mężczyzna jest kawalerem i nie ma dzieci. Jak ustalono, Jakub nie był prawidłowo rozwinięty intelektualnie. Był jak duże dziecko. Policjanci po ustaleniu jego danych udali się do jego miejsca zamieszkania, ale go tam nie zastali. Okazało się, że udał się do Szwecji. Policjanci obawiali się, że mogła być to próba ucieczki przed odpowiedzialnością, bo być może ma coś wspólnego z zaginięciem Agnieszki. Jak ustalili śledczy, Jakub miał wykupiony bilet na prom tylko w jedną stronę, dlatego obawiali się, że być może nie wróci do Polski. Funkcjonariusze czekali jednak na jego powrót. Operacyjnie ustalili, że mężczyzna wróci 19 listopada. Dlatego tego właśnie dnia czekali na niego w porcie w Świnoujściu. Gdy tylko zszedł na ląd, został zatrzymany przez policję. Mimo że nie było stuprocentowej pewności co do tego, co stało się z Agnieszką, dowody i poszlaki zebrane do tej pory skłoniły prokuratora do przedstawienia mężczyźnie zarzutu zabójstwa. W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów
a następnie wskazał, gdzie ukrył ciało zamordowanej kobiety. Policjanci udali się wraz z nim do jego domu. Ciało Agnieszki znajdowało się w garażu. Było ukryte w walizce zabranej z jej domu. Walizka była szczelnie zawinięta folią. Ciało zamordowanej dziewczyny było niemal całkowicie nagie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu dla Jakuba K., a sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna trafił więc do aresztu na okres 3 miesięcy, oczywiście z możliwością przedłużenia tego okresu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jakub w swoich wyjaśnieniach złożonych przed prokuratorem bardzo kluczył. Jego słowa dotyczące tego, co wydarzyło się w mieszkaniu Agnieszki, wydawały się mało wiarygodne. Mężczyzna twierdził, że kiedy przyjechał do Agnieszki, by wyczyścić jej akwarium, ona zaczęła dobierać się do niego. Miała ochotę na zbliżenie seksualne, a on nie był zainteresowany. Wiedział, czym się zajmuje. Stwierdził, że bał się, iż kobieta może go czymś zarazić. Kiedy Jakub odmówił, Agnieszka zaczęła się z niego naśmiewać. Wyzywała go, a nawet wyrzuciła na niego śmieci z kosza. Wówczas Jakub nie wytrzymał i doszło między nimi do szarpaniny, w trakcie której mężczyzna rzucił kobietę na łóżko, uderzył ją drewnianą pałką w głowę. Kobieta zaczęła krwawić. Mężczyzna następnie udusił Agnieszkę, wytarł krew, a potem wyniósł jej ciało w walizce. Za wiarygodne można było natomiast przyjąć jego słowa dotyczące okoliczności, w jakich poznał swoją późniejszą ofiarę. Jakub, prowadzący sklep zoologiczny w Jankach, miał wielu stałych klientów. W 2012 roku Agnieszka po raz pierwszy przyszła do jego sklepu. Wówczas się poznali. Z czasem stała się jego stałą klientką, kupując między innymi pokarm dla swojej rybki oraz sprzęt do akwarium. Kobieta, podobnie jak wiele innych osób, zlecała również Jakubowi opiekę nad jej akwarium. Raz na jakiś czas przyjeżdżał do jej mieszkania w Konstancinie, czyścił akwarium, wymieniał w nim wodę. Składając wyjaśnienia, mężczyzna mówił, że żałuje tego, co się stało. Widoczne było wyraźne zdenerwowanie, trząsł się i był bardzo zestresowany. 7 listopada 2016 roku, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, pojawił się w mieszkaniu Agnieszki. Według przekazów medialnych kobieta nie bała się go. Był wysokim, postawnym mężczyzną, ale zachowywał się bardziej jak nieszkodliwy chłopiec. Był łagodny, uprzejmy i skrupulatny w wykonywaniu swoich obowiązków. Przypuszczalnie Agnieszka mogła żartować z jego ograniczonych możliwości intelektualnych, co bardzo go zdenerwowało. Nie ma na to jednak żadnych dowodów, jest to jedynie jedna z wersji, którą śledczy brali pod uwagę. Inna wersja, którą brano pod uwagę, mogła mieć związek z tym, że Jakub być może chciał skorzystać z jej usług seksualnych. Agnieszka miała miesiączkę i zatajała to przed klientami, zakładając jakąś gąbkę, która miała tamować krwawienie, a kiedy Jakub zorientował się, że został oszukany, mógł zabić ją z wściekłości. Zatrzymany mężczyzna wyjaśniał, że pokłócił się z Agnieszką, po czym przewrócił ją i zaczął dusić paskiem od torby. W panice ukrył jej ciało w walizce, a następnie wyniósł z mieszkania. Następnie udał się na parking podziemny, jednak nie mógł z niego wyjechać,
bo nie było nikogo, kto mógłby otworzyć szlaban. Mężczyzna postanowił przenieść ciało Agnieszki do jej auta. Włożył walizkę do bagażnika, ale wówczas na miejscu zjawił się ochroniarz, który uznał sytuację za niepokojącą. Dlaczego obcy mężczyzna wsiada do samochodu należącego do jednej z lokatorek? Jakub wyjął więc walizkę z samochodu Agnieszki i ponownie włożył ją do swojego bagażnika. Auto Jakuba nie chciało ruszyć, dlatego ochroniarz pomógł mu je wypchnąć z parkingu. Wreszcie samochód ruszył i mężczyzna skierował się w stronę swojego domu, oddalonego o około 40 kilometrów. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów napotkał kolejne problemy. Tym razem jednak samochód nie ruszył już z miejsca. Mężczyzna musiał skorzystać ze wsparcia pomocy drogowej. Laweta zawiozła jego auto do domu pod Grójcem. Jakub wyjął walizkę z bagażnika i ukrył ją w swoim garażu. 10 listopada ponownie wybrał się do mieszkania Agnieszki. Tym razem zjawił się po to, by nakarmić jej psa. 14 listopada rodzina kobiety zgłosiła jej zaginięcie. Wówczas po przejrzeniu monitoringu śledczy dostrzegli Jakuba, ale nie znali jego danych osobowych. W dniu, w którym udało im się ustalić te dane, okazało się, że może być za późno. Mężczyzna był już w drodze do Szwecji. Znajdował się na promie. Śledczy przypuszczali, że być może uciekł, jednak on udał się do Szwecji po nowe rybki do swojego akwarium. Gdy wrócił, został zatrzymany. Przyznał się do winy. W mieszkaniu Agnieszki przeprowadzona została wizja lokalna, w trakcie której mężczyzna pokazał, jak wyglądały ostatnie chwile życia zamordowanej kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że Agnieszka została uduszona, ale przed śmiercią została uderzona twardym, tępym narzędziem, prawdopodobnie jakimś drewnianym przedmiotem. W tej sprawie prokuratura powołała biegłych, między innymi z zakresu badań genetycznych, chemicznych, toksykologicznych oraz z zakresu daktyloskopii. Mężczyzna został też poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli stwierdzili, że w chwili zabójstwa był poczytalny. W listopadzie 2017 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi K. Został on oskarżony o zabójstwo Agnieszki oraz kradzież należących do niej przedmiotów i dokumentów. Jeśli chodzi o zarzut kradzieży dokumentów, Jakub zabrał Agnieszce jej dowód osobisty, kartę płatniczą, dowód rejestracyjny samochodu wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy OC oraz karty lojalnościowe do drogerii. W styczniu 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces przeciwko Jakubowi K. Oskarżyciel posiłkowy, czyli tata zamordowanej Agnieszki, złożył wniosek o utajnienie procesu z uwagi na zawód wykonywany przez jego córkę. Nie chciałby, by do wiadomości publicznej trafiły intymne szczegóły z życia kobiety. Sąd przychylił się do tego wniosku. Publiczny był tylko akt oskarżenia oraz wymiar kary, bez uzasadnienia wyroku. Jakub miał przed sądem sugerować, że Agnieszka była wobec niego agresywna i mężczyzna się bronił. Sąd uznał, że w sytuacji, gdyby nawet kobieta była agresywna, to Jakub nie musiałby używać wobec niej tak dużej siły. Miał nad nią ogromną przewagę fizyczną, był wyższy, dużo więcej ważył, był dużo silniejszy od drobnej kobiety. Zdaniem sądu miał możliwość przerwania ewentualnej agresji
gdyby rzeczywiście Agnieszka się nią posłużyła. Prokurator oskarżył Jakuba K. o to, że w nocy z 7 na 8 listopada 2016 roku w miejscowości Konstancin Jeziorna, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia, zabił Agnieszkę Łucję K. w ten sposób, że szarpał ją, przytrzymywał za ręce oraz zaciskał swoje ręce na szyi pokrzywdzonej, dwukrotnie uderzył drewnianą pałką w okolicę ciemieniową głowy po stronie prawej, czym spowodował obrażenia w postaci zasinień i wybroczyn krwawych na szyi w okolicy żuchwy, podbiegnięć krwawych w tkance podskórnej mięśnia szyi po stronie prawej i lewej, złamania rogu mniejszego kości gnykowej po stronie lewej z podbiegnięciem krwawym, podbiegnięć krwawych w obrębie języka, wybroczyn krwawych pod spojówkami obu oczu oraz w błonie śluzowej jamy ustnej, dwóch ran tłuczonych w prawej okolicy ciemieniowej głowy, podbiegnięcia krwawego w tkance podskórnej prawej strony głowy, niewielkich podbiegnięć w okolicy podobojczykowej prawej oraz tkance podskórnej mięśnia grzbietu, zasinienie kończyn górnych, a następnie zacisnął na szyi pokrzywdzonej pasek od torby turystycznej. Trzymając za pasek, przeciągnął jej ciało po podłodze, czym spowodował zgon na skutek uduszenia gwałtownego w mechanizmie zagardlenia. Na podstawie ustaleń faktycznych, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego oraz szeregu badań laboratoryjnych sąd uznał Jakuba K. za winnego zabójstwa oraz kradzieży należących do Agnieszki przedmiotów. Sąd okręgowy skazał Jakuba K. na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, na 10 miesięcy więzienia za przywłaszczenie dokumentów, łącznie 25 lat pozbawienia wolności. Jakub został natomiast uniewinniony od zarzutu bezprawnego przewiezienia dowodu osobistego Agnieszki do Szwecji. Mężczyzna ma również zapłacić po 80 tysięcy złotych rodzicom swojej ofiary, łącznie 160 tysięcy złotych. Prokuratura wnioskowała o karę dożywotniego pozbawienia wolności, zaś obrona Jakuba K. domagała się niższej kary. Obie strony zapowiedziały, że o ewentualnej apelacji zadecydują po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku. Apelację wniosła obrona oskarżonego. W kwietniu 2019 roku sąd apelacyjny zmienił nieznacznie wyrok. Zamiast uniewinnienia od zarzutu nielegalnego przewiezienia dowodu osobistego za granicę, sąd umorzył postępowanie w tej sprawie. W pozostałej części wyrok pozostał niezmieniony i Jakub K. został ostatecznie skazany na 25 lat pozbawienia wolności. 3 lutego 2021 roku została rozpatrzona skarga kasacyjna złożona do Sądu Najwyższego przez obronę Jakuba K. Sąd postanowił oddalić kasację, uznając ją za oczywiście bezzasadną. Zwolnił również skazanego od kosztów postępowania sądowego. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!